Siemano, śmiecie, giń! O! Na tym dłuższym. Jadę się utopić, o! Nie da się przejść tej gry przecież. To jest gry. Karate Kid, dziwko, o, to, o, shit, a, Murzyn, o, z tym niewinnym czarnym obywatelem tego kraju, co tam się dzieje, z tyłu samochodu, halo, nie, nie, zatrzymać ten pociąg, zatrzymać go, o, what the fuck, widzę wnętrze pociągu, o, kurwa, lecę driftem, o, what the fuck, o, what the fuck, wyjebę jej, Karate Kid, dziwko, o, what the fuck. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. In Los Santos. No siema elo, z tej strony nie kto inny jak The Notorious B.I.G. from Uzbekistan. Ratatata, o, what the fuck? Tak jest, witam was w kolejnym odcinku z GTA San Andreas. Cóż, powracamy w San Fierro, aby strzelać niewinnym ludziom w głowę. Gin, o! Nie trafiłem. Gin, panie władzo, what the fuck? Dobra, tego nie było, tego nie było. Także no cóż, jesteśmy generalnie tutaj przy siedzibie GZGB, u którego będziemy zaczynać kolejne misje. Dlatego no cóż, wchodzimy na ten znacznik. No i zaczynamy misję Mike Torino. Zrzuć blata, czekaj, co? Chciałbym mieć takiego wąsa. Siemano, to ja Billy. Okej, może być Carl. Witam. Mike. I've been trying to contact you. Co się odpierdala, GZB? Oh man, who are you? Okay. Stary, jestem Biggie, rozumiesz? Hey Holmes, Mike's in trouble. Let's bounce. What trouble? Let's bounce. Who is Mike? Who the fuck is Mike? Shipment and the van, and Mike's still in the back. Well, what are we gonna do? How the fuck we gonna know where he is? He's got his phone. He's gonna talk to us till his battery runs out. Come on, we gotta bounce. Alright. Ale kto to jest, kurwa, Mike? Halo, what the fuck? Nadal nie wiem, kim jest Mike. Mike doesn't got much time on his battery left. Kim jest kurwa Mike? Oh. Mike can hear seagulls. Mike can hear gulls. Gulls. Shit, that could be anywhere in this town. Shit. Heavy machinery. Seagulls and heavy machinery? What is that, a building site or landfill or something? There's a building site in Georgia. God damn it. I teraz będziemy jeździć po całym San... What the fuck? Teraz będziemy jeździć po całym San Fierro szukać jakiegoś Mike'a. What the fuck? Co to ma być? Co to ma być? Hey, just hang in there, Mike. Help is on the way. Tak jest, spokojnie. Cijolero aka Biggie, aka Tupac Shakur też w pewnym momencie i generalnie człowiek wielu talentów. Jedzie z odsieczą, panie tajemniczy Mike, kimkolwiek byś nie był. Ale brzmi podejrzanie. O, what the... Glek to jest, że Jeezy zawsze z nami wychodzi z tego klubu, a nigdy go tu nie ma, podejrzanie. O, what the fuck? Panie władzo, no goddammit, no musiałem ją przejechać, tak? Biegłam pod koła. Nie miałem innej opcji, tak. Dobra, jesteśmy na tym placu budowy. Muszą być w dokach. Dobra, stary, nie ma problemu. Jestem najlepszym kierowcą i nawigatorem w tym mieście, mimo że jestem tu zaledwie dwa dni, what the fuck? O! Ale spokojnie, wszystko pod kontrolą. Zaraz tam będziemy. Ty, bo ja nie mogę chyba zniszczyć tej fury, a ja jeżdżę jak totalny debil. Panie władzo, proszę mnie zostawić. They go, what the fuck? Rapido! Kurwa, no co ty robisz tym furgonetkiem, śmietniku? Przecież ci ludzie nie potrafią jeździć. Myślę, że powinni zawitać do szkoły jazdy. No. Dobra, no najprawdopodobniej tajemniczy Mike znajduje się na lotnisku. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Mam jeszcze 3 minuty baterii. Damy radę chyba, damy radę. Dobra, nie jestem pewien, czy ja mam tu na dół zjechać, chyba tu na dół. Witam bardzo serdecznie. Dead security guards. Keep your eyes peeled for that van. Okay, the tag should work now, Holmes. Tag? What the hell is a tag? Tagi, tagi, to ja zamylowywałem się w Los Santos. We was gonna follow it to the gang, but something must have fucked up. And now we gotta use it to find the van and rescue Mike. Oh, how it works? Simple. Closer we get, the stronger the signal.
Dobra, stary, nie ma problemu, zaraz go znajdziemy. Dobra, generalnie musimy poczekać, aż ten sygnał wzrośnie. Nie jestem pewien, gdzie jest, kurwa, ta furgonetka, ale gdzieś na drugim końcu tego pasa startowego. Szybko! Rapido! Tak jak powiedział to niejaki T-Bone Mendes. Zwykła wąsata menda, nikt więcej. Dobra, oni powinni być gdzieś tutaj chyba, tylko ja ich nie widzę. O, czekaj, widzę ich. Siemano, śmiecie, giń! O, what the fuck, nie wiem, czy to miałem zrobić, ale bardzo możliwe. Giń, śmieciu, na tym bocy. Nie. Jak T-Bone nie żyje? Co tu się... Nie, no what the fuck? Jakim cudem on zginął? Czy on dostał jednego one-tapa? Czy o chuj tu chodzi? No what the fuck? Nie wiem, ale jadę się utopić. O, to mi koniec. O, shit. Dobra, jeszcze raz. No gra mnie oszukała ewidentnie jak zwykle. Kurwa, nie da się przejść tej gry przecież. Dobra, jesteśmy już tutaj z powrotem. Witam bardzo serdecznie. O, ten van jest nagle gdzieś bliżej chyba. O, tam jest? Czy nie? What the fuck? A tutaj jest. Posłuchaj, T-Bone Mendes. Wąsata Mendo. Jeżeli tym razem przyjmiesz kolejny pocisk 9 mm, go kurwa połkniesz, to cię zniszczę, rozumiesz? Ja nie mam pojęcia, jaki cud on zginął. Chyba, że ja strzelając tutaj w bok, nagle wyjebałem heada. No nie wiem, nie rozumiem. Chwila, bo my nie możemy tych furgonetki przecież zniszczyć. No tak, tylko trzeba tych kurwa panów motocyklistów tutaj wykończyć. Okej. Okay. O, what the fuck is going on, man? Szybko wysiadamy, stary, wysiadamy. Gincie, śmiecie. Tak jest. Biggie Smalls, dziwko, umieraj. O, what the fuck, jakim cudem jeszcze żyje? Chodź tutaj, śmieciu, cię skroję moją piłą mechaniczną. To jest tego nie było? Yo, what the fuck is going on, man? Ty, czemu on jakiś piruet pierdolą? Co to miał być, o? Halo, halo. Nie strzelaj, to ja, Biggie Smalls. Okay. This is a setback, but doing 20 to life is a little more than that. Comprende, amigo? Hey, right, man. Let's do it and get the hell out of here. Tak jest. O, hey, what the fuck? Nie bij mnie, ty kurwo. No co to, Mendo? Spalę twoje zwłoki. Rozumiesz? O, what the fuck? Nie, dobra, zawijamy stąd szybko. Nie, tego nie było. O, what? Zniszcz furgonetkę? No pewnie, stary, nie ma problemu. Co tutaj nieźle posłuży do zniszczenia furgonetki? Myślę, że kurwa granat! Oh yeah, tak jest. Okay, chyba się udało. Tak jest, Biggie Smalls, dziwko. Oh yeah. Okej, okay, wynoś się stąd. Dobra, szybko do fury wsiadać. Nieudacznicy, bo was zniszczę. Jak zwykle Cjolero, aka CJ, aka Tupac Shakur, aka Biggie. No musi się wszystkim zająć, tak? Wiadomo, wiadomo. Czemu kurwa nie mam opony? Co to jest? Dobra, nie mam pojęcia, ale musimy stąd uciekać szybko. Zdupcamy stąd, przyjaciele, tak jest. CJ się wszystkim zajmie, wy kurwy. O, gdzie ja mam jechać w ogóle? Nie mam pojęcia. Ale mam jedną gwiazdkę, zaraz zginiemy. Dobrze, że mi się fura nie dymi. O, what the fuck? No i chuj, mam teraz 3 gwiazdki. O, shit. Szybko do painting spraya. O, oh, god damn it. Jedziemy skrótem, panowie. Proszę się niczym... O, shit. Proszę się niczym nie przejmować. Wszystko jest pod kontrolą, tak? O, shit. Notoryczny wielkolot wszystkim się zajmie, tak? Nie ma najmniejszego problemu. Tylko teraz tutaj trzeba jakoś zlecieć tak, żebym się nie... O, shit. Nie wydupcył na dach przez przypadek. No i cóż, wjeżdżamy, przemalowujemy furę. No i to chyba koniec. O, yeah. Dobra, wróć do Pleasure Dawns. Nie ma problemu, stary. Nie ma problemu. No i cóż, Cjolero po raz kolejny ratuje sytuację. Oh yeah, oh shit. How long you been working for Jizzy? I haven't seen you before. Just got into town last week. I've done a couple jobs here and there. Just got into town, huh? Where were you before that? Hey, what is it? Man, just ask the fucking question. Look, man, chief. I've been to Los Santos with my family, alright? Give me his wallet. What? Czekaj, co? Ej, o, shit. Chłopie, tam są grube dolary, rozumiesz? Dokładnie 200 tysięcy w gotówce. No, no i niezawodny Cjolero kończy kolejną misję za pierwszym razem, oczywiście, bez najmniejszego problemu. Tak jest. Okej. Okay. To fuck? 7 tysięcy, god damn it. Całkiem sporo, muszę przyznać. No dobra, w takim razie my wracamy na Javirę, bo chciałbym... O, przepraszam, panie władzo. Chciałbym zapisać to na pewno. No i dobra, obecnie chyba jedyną misję, jaką mamy... A nie, widzę, że się pojawiła... What the fuck, co to miało być? Widzę, że się pojawiła kolejna misja u nas gdzieś przy naszym warsztacie, tak mi się wydaje. Ale dobra, jak już jesteśmy tutaj w sumie w Chinatown, no to podejdziemy do Uziego, no i zobaczymy, co tam u niego. Karate Kid, dziwko! O, oh, shit! Nie, przepraszam, nie strzelajcie do mnie. What the fuck? Run for Lee. Hey, Woozy, my man. What's going on? Hey, yo, Woozy, my man. Hey, CJ. Let me introduce you to Shuk Fu.
Ram Fa Li. He heads the Red Gecko Shaq Fu Ram Fa Li Dai Dai Lo. O chuj tu chodzi? How you doing? How you doing, man? Al A Kong has sent word from Kowloon. A co? Vietnamese crime family, the Da Nang Boys. Da Nang Boys. The United States. This may explain the cowardly attack on the Bloodfeather Triad. Co oni gadają, ty? There may be some trouble ahead. On kodem Morsa napierdala, czy o co chodzi? A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Okay. Oh, I can do that. Murzyn? O, czekaj, dobra, nie tak, no, nieważne. A mountain boy? Bo co, bo jestem czarny? A. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Tagiz. Okay. Czy on mnie wyzywał właśnie? Thanks for your support. To fuck, jeszcze cię dopadnę, Ran Valid, skurwysynu. O, okej. To fuck. Wpierdalaj te swoje klopsiki. Ja biorę tą furę. Zabierz samochód z parkingu lotniska. No dobra, no dobra. Co złego może się wydarzyć, nieprawdaż? O, shit. Najprawdopodobniej jakiś wypadek po drodze, bo nie potrafi jeździć. No ale nie jestem w stanie nic już z tym zrobić, tak? Byłem w szkole jazdy, no i tyle. No i koniec. Jeszcze nie udało mi się jej dopiąć do 100%. O, shit. No, jak widać? Ale spokojnie, wszystko w swoim czasie, tak? Wszystko w swoim czasie. O, shit. What the fuck? Póki co to Mazda RX-7, muszę jakoś dojechać tam na miejsce, nie mam pojęcia jak ja to zrobię, bo już mi się dymi fura, to jest koniec. Ale zaś na tym lotnisku, no dobra, no, chyba nie mam wyboru. Czy ja mam zjechać tutaj na dół? Chyba tak. Czy mi się otworzy brama? Halo, otwierać mnie to. Nie mogę tam wjechać, bo nie mam pilotażu rozwiniętego, no what the hell, man. To jak ja mam tam wjechać niby? Czemu jadę pod prąd, jak totalny debil? No, gdzieś tutaj miałem podjechać, dobra. Nieważne, witam bardzo serdecznie, zabierz samochód, no dobra. Czyli co, podjeżdżamy, zabieramy samochód i to tyle? Podejrzane, leciutko, podejrzane. Chwila, troszeczkę się zagalopowałem, witam bardzo serdecznie. Tu mamy tą podejrzaną furę, dlatego zaparkujmy tutaj. No i cóż, wsiądźmy do niej, no ja stąd wypierdalam. Tak jest, Biggie Szmato. Ej, what the fuck? To pułapka, Da Nang Boys obstawiają wyjścia. Nie, tylko nie to. Kurwa mać, wy śmietniki, wiedziałem, że tak to się skończy. To mój koniec. O, what the fuck, tędy też nie wyjadę. God damn it, to mój koniec ewidentnie. Jadę pod prąd. O, ty kurwo, giń, o. Daleko nie zajedzie, co ty gadasz? Jestem mistrzem kierownicy, giń, łysolcu. Uszkodzenia, no niestety nie mogę za bardzo zniszczyć tej fury. Ale spokojnie, wszystko pod kontrolą. Gdzie mam jechać w ogóle? Bo nawet nie wiem. Aha, na drugi koniec miasta, zajebiście. Nie ma problemu, to nie jest tak, że mnie goni jakaś kurwa triada i chcą mnie zabić. Chyba źle pojechałem, lepiej było jechać autostradą, no ale dobra, trudno. Pojedziemy przez środek miasta, co złego może się wydarzyć? Przecież nic, no gonią mnie frajerzy niestety na motocyklu, ale przecież oni nie są w stanie nawet mnie dogonić. Mnie, mistrza kierownicy, o, what the fuck, jednak są w stanie mnie dogonić, what the fuck, jest ich więcej, nie, to jest koniec. Gij, ty śmieciu, o, what the fuck, dobra, jeden leży, tak jest. Zostawcie mnie, nie, o, no i chuj, dachowanie, o, shit. No, what the fuck, co? Nie, dobra. Chłop zajebał front flipa, co to miało być? No. Dobra, nie mam pojęcia, ale ja stąd uciekam. Nie no, cóż ja mogę powiedzieć, przeciwników nawet nie widać na mapie. To jest koniec. Nie no, nie mając się mierzyć tutaj z mistrzem kierownicy, ale tamten na motocyklu co odjebał, co go wyjebało w kosmos. To było mocne. No ale my jesteśmy, oh shit, witam bardzo serdecznie, proszę do mnie nie strzelać, ja tutaj parkuję. Tak jest. No i kolejna misja zakończona, to mi się podoba. Gień, panie policjancie! O, przepraszam, panie władzo, nie chciałem. To taki ruch warunkowy, czy coś tam. Zostaw mnie, panie władzo, zostaw mnie, proszę cię, ja nic nie zrobiłem, przysięgam. Z tym niewinnym, czarnym obywatelem tego kraju. Gińcie, kurwa, o, shit, przepraszam za tego dramatu. Witam, panie władzo, ja bym, o, shit, nie, on mnie zamknie, o, shit. Dobra, było blisko. Oh yeah, what the fuck? O, oh, halo, kto do mnie dzwoni? Przepraszam. O! Oh. Catalina, is that you again? Ej, what the fuck? Nigdy nie oderwę się od tej głupiej szmaty, tępej dzidy. Niech zostawi mnie już w spokoju, a ja wchodzę na kolejną misję, tym razem na straż przednią, cokolwiek by to nie znaczyło. O, oh. What the hell? Well, my business associates, they need a little assistance. Okej. And I thought of you, friend. Oczywiście. Meet T-Bone at the gas station. Hey, yo, what the fuck? Gdzie mój telefon? Okay. He's waiting for you in a four-door sedan. No. Excuse me, partner. I got a call coming in. A River Dirty.
Arrivederci, Roma. Dobra, nie ma problemu, stary. Wsiadamy do tej fury. Witam bardzo serdecznie. Chciałbym zarekwirować ten pojazd. Proszę wypierdalać. Jedź do samochodu. No dobra, mam się spotkać z wąsatym Mendą, wiadomo. Nie wiem, dlaczego akurat z nim mam się układać, skoro jestem podwładnym Jeeziego B. O, i tu chodzi. Co ja robię? No, ale notoryczny wielkolud dojeżdża na miejsce. O, shit, na miejsce zdarzenia. Witam bardzo serdecznie. No i mam chyba wejść do tej fury. Hello? Gdzie jesteś, kurwa? What the fuck? Co tam się dzieje z tyłu samochodu? Halo? Co on kurwa robi? Gdzie on jest? Nie no, CJ musi być takim idiotą, że go nie zauważył tam z tyłu, że to jest niemożliwe. Gdzie on kurwa jest? Może ja faktycznie jestem ślepy jak w Uzim, on co jest? O, what the fuck? You a pinchy hura or what? Tak. Skąd wiedziałeś? No. You think you can mess with me? I will blow your head off. Hey, yo, what the fuck? And kill your family, you snake. You think you can fucking bullshit me and fuck me over? I know your fucking game, Messi. I don't know what you're talking about, man. Ah, my throat. Who you working for? Nobody. Turn around and look at me. Huh? Nie strzelaj, proszę cię. Man, I'm just trying to make some money. Keep my mouth shut, I swear, man. I almost had you, man. Whoopa, fuck. Fucking had you. Kurwa, kiedyś wyrwę ci tego wąsa żywcem. You gotta be careful in this business, man. You know that. Uh-huh. Are you boys done playing around? What the fuck? Yeah, we're straight, Bato. Oh, good, that's great. Now, we gotta go meet this shipment. We're late as it is. Let's go. You heard what Hefe said. Hefe. No dobra, jedź do furgonetki. Jakiej kurwa zaś furgonetki? O! Panowie, nie przejmujcie się. No kurwa, przejechałem policjanta, my jesteśmy jakimiś baronami narkotykowymi. To jest nasz koniec. Tak naprawdę spaliłem całą naszą tutaj, całą naszą przykrywkę. No to jest koniec, tak? O! Nie umiem jeździć. Strzelę se w łeb. O! Dobra, nieważne. Jesteśmy na miejscu. Siemano. O! Czekaj, co? O! Nie taka była umowa, no ale dobra, niech będzie. Okej. Okay. Zamknij mordę. Wąsaty śmieciu, bo cię dorwę, rozumiesz? No dobra, shit, RPG? Nie, no to mi się podoba. Snajperkę to za co mogę zamienić? Za tą strzelbę? W sensie za ten? Wiaterowix? Dobra, nie ma problemu. Bierzemy go i wsiadamy na motocrossa. Co ja mam zrobić? Sprzątnij pierwszą blokadę drogową, zanim dotrze do niej furgonetka. No dobra. D-Notorious B.I.G. nie zadaje zbędnych pytań. No jedziemy na miejsce zdarzenia. Do niszczenia blokad drogowych przy wyrzutni rakiet. No, jestem w stanie się tego domyślić, tak. Ciekawe, skąd oni mają taki arsenał, żeby mi pożyczyć tutaj wyrzutnie rakiet. Ciekawe, ciekawe. Ale nie będę narzekał, tak? Nie będę narzekał, tylko zatrzymam się na przykład tutaj, powiedzmy. Wyciągnę tego RPGa, no i sobie strzelę, tak? Chyba trafiłem, kurwa, w chodnik. Ja pierdolę, jaki jestem tragiczny. What the fuck, man? Nie tak to miało wyglądać, no ale dobra. Gdzie jest moja snajperka? W sumie to chyba nie będzie mi potrzebna. Chociaż, nie, dobra, jednak będzie. Uwaga! Cyk, headshot! O, cyk, headshot! Sprzątnij następną blokadę drogową. No dobra, wsiadamy na motocrossa i jedziemy do następnego celu, który jest gdzieś tutaj, w sumie niedaleko chyba. Także git, także git. Siemano, witam bardzo serdecznie. Proszę do mnie nie strzelać, ja tutaj jestem w zupełności niewinny. Gin, śmieciu, gin, śmieciu. Jeszcze jedną rakietę możemy tam posłać. No i dobra, kto tutaj jeszcze został do odstrzelenia? Ten delikwent, no i o, to fuck, uniknął mojego pocisku. No co on robi, ty, what the fuck? Ej, halo! To jest niemożliwe. Siemano, tam są jeszcze kurwa gdzieś w oknach pokitrani delikwenci. Gin, śmieciu. Dobra, czy to wszyscy? Jeszcze ktoś tam jest. Jeszcze ktoś tam jest, ewidentnie. Tylko z której strony? Halo, śmieciu, wyłaź z tego okna, bo cię zniszczę. Sprzątnij następną blokadę drogową. No dobra, mogę sobie przebiec przez ogień. Ghost Rider, dziwko, ghost grubas. Bo jestem, kurwa, nieśmiertelny, rozumiesz? Człowiek pochodnia, dziwko, tak jest. No i dobra, tu jest kolejna miejscowa. Myślę, że taktycznie możemy wyjść od tej strony. W sumie, czemu nie? Tutaj mamy kilku delikwentów, których możemy się pozbyć. Być, witam. Welcome to America, Childish Gambino, ty dziwko. Dobra, o, what the fuck? Zablokowałem się, człowieku, w jakimś, o, w jakiejś cegle, co to miało być? Dobra, tu możemy użyć w sumie granatów, czemu nie? Cyk. O, shit, ty, pod dupsko se rzuciłem tego nejda. O, what the fuck? Zaraz sam się wysadzę na 100%. Dobra, chodź tu, gnoju, umieraj. Szybki headshot.
Tak jest. CJ Hitman, dziwko, znisz ostatnią blokadę drogową. Ty, a co tu robi, kurwa, miotacz ognia? To ja nawet nie mam pojęcia, ale no dobra. Nie będę zadawał zbędnych pytań, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, no i tutaj mamy kolejnych delinkwentów, których możemy się pozbyć, to na pewno. Cyk. Dobra, zrobiłem tak z 40 tą jedną rakietą, to mi się podoba. I to chyba tyle. Witam, panie władzo, proszę się niczym nie przejmować. The fuck? Ty mi grozisz? Człowieku, stoję z RPG-iem. Obok ciebie, ty jesteś upośledzony? Chyba życie mu niemiłe, ewidentnie. I cóż, to chyba koniec naszego zadania. Wystarczy śledzić tą furgonetkę do samego końca. No ale już każdy delikwent tutaj gryzie ziemię, tak? No i to chyba tyle. Udało nam się dowieść furgonetkę do końca. Cejos to jest taka zabijaka, że to jest koniec. O, Simono, to jest Biggie, dziwko. Tak jest. Jestem, kurwa, wielki. What the fuck? No dobra, kolejną misję mamy z głowy i mamy trzy, kurwa, gwiazdki. Co to jest? Nie mam pojęcia, ale gin, ty śmieciu. No dobra, także te misje mamy ukończone i widzę, że pojawiła nam się misja u Crasha. What the fuck? Misja u Crasha Bandicoota, co on tu robi? Nie mam pojęcia, ale kurwa, zaś do mnie dzwoni. The cash is leaving Los Santos. Nie, nie. Nie dam rady, przysięgam, nie dam rady. Wchodzimy na kolejną misję tropem Pizmaka. Siemano, Jethro. Jak to? O, kurwa, zaś te policjanty. A ten popała, co on tu robi, jak on mnie dorwał. Siemano. To ja, The Notorious B.I.G. O czym ty gadasz? No, zajebiście. Well, what we want is to get on with our jobs in peace without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. Sonia? What the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work, that he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up for us. And that Stooley, shut him up too. Oh, okay. Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him today. Take care of him. A co, ja jestem jakiś płatny zabójca, czy co? No, chyba tak. O. This is a nice place. Dzięki. What the fuck? Ten penny ukrył na pobliskim placu budowy karabin wyborowy. Idź po niego, no dobra. Placu budowy, karabin wyborowy, o chuj tu chodzi. O, shit. Mamy karabin wyborowy, to mi się podoba. Reporter znajduje się w Cranberry Station. Podążaj za nim na miejsce spotkania z celem i zabij ich obu. No dobra, znowu będę musiał followować the Dame Traina, CJ. God damn it, no god damn it. Zatrzymać ten pociąg, zatrzymać go w trybie natychmiastowym. O, w imieniu kodeksu ulicy nakazuję wam zatrzymać ten pociąg w tym momencie. Oh shit, oh, what the fuck? Okej, dobra, tak też możemy podróżować. Ej, kurwa, co jest? O, what the fuck, widzę wnętrze pociągu. O, ginę, ginę. Kamera filmowa? Czekaj, co? O, nie mam pojęcia, ale kurwa, lecę driftem. O, what the fuck? Jadę bokiem, człowieku, motocyklem. Nie wiem, tak możemy podróżować, nie ma problemu. Ej, what the... Kurwa, jaki grind. Oh shit. Nie, to mój koniec, to mój koniec. O, dobra, nawet nie muszę nic naciskać, tak? I dojedziemy na sam koniec. O, to fuck. Dobra, nie mam pojęcia, jakim cudem ja to przeżyłem. Co tu się odjebało, ale podobało mi się. O kurwa, pociąg, witam. Oh shit, pociąg, nie zdążę. Oh yeah, tak, jestem królem, rozumiesz to? Nie mam pojęcia, jakim cudem udało mi się to przeżyć. Ale jesteśmy już na stacji. Czy to jest ta stacja, na której się zatrzyma nasz delikwent? Chyba tak. Reporter niebawem z niego wysiądzie. Okej, okay. Nie ma problemu. Chyba muszę stąd wyjechać. Tak mi się wydaje. Wydupcam stąd szybko. Proszę się mną nie przejmować. Tak nie możemy wystraszyć naszego delikwenta. No i misja śledzenia, tak? W co ja gram? Assassin's, kurwa, Creed? What the fuck? Nie wytrzymam. Ale zaczekam na niego, zaczekam. On jeszcze nie wie, czego się spodziewać. CJ niczym puma ukryta w krzakach. Czeka na swoją ofiarę. Reporter stoi na chodniku i próbuje złapać taksówkę. Okej, okej. Złapał taksówkę, niesamowite. Gdzie pana wysadzić? Czekaj, co? Ej, what
the fuck, czemu on jedzie w tę stronę? O, dobra, to nie wyglądało zbyt dobrze, ale na szczęście nie skapnął się, że tu jakiś kurwa gangsterinio czekał na chodniku. Wcale nie było to podejrzane, no i cóż. O, świetnie, on mnie wykryje, to jest koniec. Jestem chujowym hitmanem. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. No i cóż, kontynuujemy misję śledzenia, jakże emocjonującą misję, wiadomo. Willy dziwko, tak jest. Jak ja to robię, ważąc 200 kilo, nie mam pojęcia. O, nasza podróż śledzenia będzie się chyba kończyć tutaj na tym molo, okej. Utrzymaj dystans, aż spotka się z celem, nie ma problemu. CJ Hitman, dziwko, tak jest. Cóż, mój drogi, spotkasz się ze śmiercią na tym molo, ewidentnie. Będzie twoja ostatnia przejażdżka. Oto tą taksówką, mamy dwóch delikwentów. No i cóż, gin śmieciu. O, what the fuck? Dobra, łatwo. CJ Hitman, dziwko. Tak jest. Niczym polowanie na zwierzynę. No i teraz muszę zapierdalać na drugi koniec mapy do San Fierro z powrotem. Zajebiście. Maksimum jazdy na motocyklu. Oh yeah. CJ motocyklista, dziwko. I teraz nie ma szans, że się zdełpcę z motocykla. I cóż, po tym jakże owocnym odcinku, pełnym niesamowitych misji, przyszło nam zabrać naszą wybrankę sercową na najlepszą randkę w jej życiu. Tak jest. No wiadomo, Sigilero na inne randki swoich konkubin nie zabiera nigdy. Tak jest. Trzymaj maleńka, stąd dla ciebie. CJ, you are such a gentleman. Tak jest. Fuck! Wyjebę jej! Karate kick, dziwko! To fuck. Dobra, na szczęście nie trafiłem. Taki był plan, ty, żeby ją tylko nastrażyć. Żeby wiedziała, czego się spodziewać, gdy przesoli zupę. Tak jest. No jesteśmy na miejscu naszej dzisiejszej randki, czyli w barze Misty. Tak jest, mam nadzieję, że ci się spodoba. Ona zniknęła. Co jeżeli jest tylko wytworem mojej wyobraźni? Dobra, nieważne. Nie będę się w to zagłębiał. Zagłębię się w nią co najwyżej, ale to w innym czasie. O, tak jest. To fuck. Nieważne. Oh yeah. Tak jest, najlepsza randka w twoim życiu już ma to. Wsiadaj, tempa dzido. O, a w sumie tutaj mamy całkiem ciekawą brykę przygotowaną. Zadzwoniłem do swojego szofera, aby nam ją tu zostawił. Tak jest, wcale nie jest kradziona właśnie w tym momencie. Wsiadaj maleńka, tak jest. O, no i cóż, tym przepięknym akcentem kwitnącej miłości pomiędzy Sigilero a Michelle będziemy kończyć ten odcinek chyba, tak mi się coś wydaje. No i cóż, tak jest, postęp z Michelle, to mi się podoba. W ogóle ona tu ma chyba warsztat i możemy tu za darmo naprawiać sobie furę, tak mi się wydaje. Tak jest, tania siła robocza. I tym razem nie jest to czarnoskóry CJ. Kto by się tego spodziewał? Ja na pewno nie. No ale cóż, mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. No i cóż, widzimy się w następnym. Siemano. Ginę, o, granat, kurwa, o, shit, o.